powiem wam szczerze, z tego co szykuje Unia Europejska, to ta energia zdrożeje 3-4-krotnie. To jeżeli już ktoś podłącza pompę ciepła, to trzeba tak to zrobić i tak to trzeba pomyśleć, że mamy dwa źródła ciepła podłączone. Chciałem wam powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli montujemy już pompy ciepła, to myślmy zawsze o ogrzewaniu hybrydowym. Nie tylko jedno źródło, ale kilka źródeł. Bo powiem wam szczerze, z tego co szykuje Unia Europejska, to ta energia zdrożeje 3-4-krotnie. To jeżeli już ktoś podłącza pompę ciepła, to trzeba tak to zrobić i tak to trzeba pomyśleć, że mamy dwa źródła ciepła podłączone. Możemy to podłączyć pod bufor i z bufora zasilać powiedzmy tamtą naszą podłogówkę, grzejniki, klimat, konwektory, co sobie tam chcemy, wymyślimy. Zobaczcie, teraz przykładowo, no nie wiem, no ostatnio widziałem na Allegro jakąś kozę za 2800 zł z nagrzewnicą w środku z płaszczem wodnym, którą możemy wziąć tu też podłączyć pod taki bufor, tylko jeżeli mamy taką kozę, to bufor 2-3 tysiące litrów palimy raz na 4 dni, mamy ciepło. Jeżeli cokolwiek się stanie, jeżeli te energie zdrożeją, a energie na pewno zdrożeją, bo teraz ma być do, nie wiem, Unia Europejska coś takiego tworzy, robi, że opłaty CO do węgla mają być wieść do tony około 1000 zł, co będziemy, klienci będą po prostu dopłacać za nas tonę węgla, kupić powiedzmy za 1500 zł, jeszcze będą mieć dodatkowe opłaty środowiskowe w wysokości powiedzmy 1000 zł do tony, tona węgla będzie kosztowała powiedzmy 2,5, no to jeżeli tona węgla będzie kosztować 2,5 tysiąca zł, no to energia raczej nam zdrożeje 3-4-krotnie, no bo w Polsce z czego mamy tą energię z tony. No, Unia Europejska wymyśliła sobie takie emisje i no i co? No i powiem wam szczerze, że nawet jeżeli ma to tak drożeć, ma to być w tym stopniu, ma być tak szybko, dlatego wam każą pisać oświadczenia, jakie macie piece, jakie mają źródło, jakie macie źródło ogrzania, żeby was bardzo, bardzo można łatwo to wyliczyć i rozliczyć, żeby mogli tam, nie wiem, coś od was wymagać, jak ja to mówię, to jeżeli energia ma zdrożyć 3-4-krotnie, jeżeli opłaty emisyjne od tony węgla mają być tam 1000 zł czy 1500, no to ta energia musi drożeć i musi to być drogie. Dlatego wam proponuję stosować ogrzewanie hybrydowe, czyli stosujemy pompę ciepła, powiedzmy, mamy te panele fotowoltaiczne i jeszcze mamy dodatkowe źródło ciepła, jakiś kominek, no bo nie wiem, chyba z drzewa nie są w stanie nam naliczać tych opłat, chociaż nie wiadomo, może też będą chodzić, kontrolować, będą to sprawdzać. No, ale trzeba mieć kilka źródeł ciepła, już na dzień dzisiejszy nie jedno, tylko tak jak mówię, minimum dwa. To moim zdaniem bardzo dobrym rozwiązaniem będzie jakiś piec tam na ekogroszek czy na wszystko, jak ja to mówię, plus dodatkowa pompa ciepła. Też wam pokażę, jak to zrobić, jak to zamontować, bo będziemy mieli już za 2 tygodnie taki gotowy układ przetestowany, bo już jest złożony. Będziecie to brali, oglądali. Podejrzewam, że sami jesteście w stanie też to zrobić i zorganizować.